przed chwilą mianowany na burmistrza miasta i gminy Goleniów, złożył pan ślubowanie. Jakie są pierwsze wrażenia? Emocje są bardzo duże i faktycznie chyba nadspodziewane, bo wiedziałem, że będzie to związane z emocjami, ale były ogromne, zwłaszcza w związku z tym, że na sali plenarnej był w zasadzie prawie komplet, więc emocje są ogromne, natomiast też mam dużą taką wiarę w to, że już od jutra, od 7:30 rano, tak jak to pozwoliłem sobie powiedzieć, z podciągniętymi rękawami i bez krawata, zabieramy się wspólnie do pracy na rzecz przyszłości naszej gminy. Będzie pan ciężko pracował. Kto jeszcze będzie pracował przy pana boku? Na dzisiaj przedstawiłem państwu osobę pierwszej zastępczyni burmistrza, panią Magdę Bauer-Styborską w tej kolejności. I pani Magda będzie zajmowała się tematami społecznymi, sprawami związanymi z edukacją, kulturą, sportem, z komunikacją, również i z mediami lokalnymi i tematami związanymi z administrowaniem naszą gminą. Co pan sobie zostawia jako burmistrz, który z krawek gminy do zarządzania? Będziemy pracować na początku naszej bytności w urzędzie i w roli burmistrza i zastępcy burmistrza. Będziemy pracowali w oparciu o istniejący schemat organizacyjny, czyli tak jak zadania są przyporządkowane do poszczególnych osób, do burmistrza i do zastępców burmistrza, tak też chcielibyśmy, żeby to funkcjonowało. Będę opiekował się w szczególności Wydziałem Gospodarki Gminnej i tematami związanymi z inwestycjami i tymi już kontynuowanymi, tymi rozpoczętymi, jak też tymi, które są zaplanowane na rok bieżący. I na ten moment będzie to moja odpowiedzialność, natomiast mając świadomość ogromu spraw i wielu tematów, które są z tym związane, a w szczególności kwestii związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, będę kontynuował proces wyłaniania drugiego zastępcy, który będzie stricte odpowiedzialny już za kwestie związane z inwestycjami, związane z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych i zarządzaniem tymi funduszami. Czy otwiera pan drzwi do urzędu? Zdecydowanie tak. Na pewno, tak jak wspomniałem, w którymś momencie będę chciał też posłuchać spostrzeżeń urzędników pracujących w Urzędzie Gminy i Miasta. Tak jak deklarowałem państwu, że chciałbym na miarę możliwości słuchać wszystkich głosów, tak też w tej sytuacji będzie miało miejsce. Natomiast zdecydowanie, choćby i symbolicznie, te drzwi zostaną otwarte po to, żeby mieszkańcy wiedzieli, że mogą przychodzić do urzędu. Moje drzwi dla mieszkańców również będą symbolicznie otwarte. Natomiast oczywiście po to, żeby zarówno pracujący w urzędzie urzędnicy mogli swoje prace wykonywać, a mają ich mnóstwo, będziemy musieli tą pracę zorganizować i przede wszystkim poinformować mieszkańców w należyty sposób, jak będzie to funkcjonowało w najbliższej przyszłości. Czy jest strach w panu? Czy boi się pan? Nie wiem, czy strach to dobre słowo, szczerze powiedziawszy. Na pewno czuję odpowiedzialność, na pewno czuję ogrom tej odpowiedzialności. Mam świadomość tego, że w związku z tym, że to są moje pierwsze momenty w roli burmistrza gminy Goleniów, wiadomo, że jeżeli w życiu kogokolwiek następują zmiany albo wchodzi się w nową rzeczywistość, wiadomo, że emocje są rosnące. Natomiast myślę, że to nie jest strach, to jest raczej taka wiara w to, że naprawdę można bardzo sumienną i mądrą pracą i współpracą przede wszystkim z kompetentnymi osobami można wielokrotnie osiągać rzeczy, które dzisiaj wydają się niemożliwe, a mam nadzieję, że w przyszłości i tej nieodległej, i tej dalszej będziemy realizować te zamierzenia. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, dziękuję bardzo za rozmowę.